Witamy serdecznie Ściborza, alfabetowy postscriptum. Kolejna krótka rozmowa, którą udało mi się przeprowadzić z jedną z pań bohaterek naszego cyklu Alfabet Szczęśliwej Alkoholiczki. Witam tutaj u nas w Ściborzu Irenkę. Witam bardzo serdecznie wszystkich. Witamy. Irena wystąpiła w trzecim odcinku Alfabetu w czwartym odcinku Alfabetu Szczęśliwej Alkoholiczki przed 7 mniej więcej laty. Czas poleciał. Ja bym powiedział, że to było niedawno, że z 3 lata 4 może nagrywaliśmy tę rozmowę, ale tak naprawdę to już jest troszeczkę więcej. I po 7 latach dzisiaj chcemy do tych rozmów na chwilkę wrócić. Na samym początku chciałbym przypomnieć, na jakie tematy w tym alfabecie, który jest cały czas do obejrzenia w sieci, rozmawialiśmy. Wtedy dokonałaś wyboru 5 haseł, bo taka była formuła programu i była to terapia, była to rodzina, było to hasło obawy, było to hasło grupa oraz detoks. To były takie tematy wiodące na wtedy, przed kilku laty. Natomiast dzisiaj prosiłem Irenko o dokonanie wyboru któregoś z haseł, a jest ich dużo, bo około 100, tak samo jak to było wtedy. No i dzisiaj chcemy chwileczkę tutaj do Państwa i ze sobą w obrębie pogody ducha porozmawiać, bo takiego wyboru dokonała Irenka. No i proszę, i właśnie, 7 lat minęło i co słychać? 7 lat. Te 7 lat minęło jak jeden dzień. Powiem, że tak jak mówiłam to chyba przed 7 laty, jestem bardzo, bardzo szczęśliwą, trzeźwiejącą, bo zawsze będę się starała być trzeźwiejącą alkoholiczką. Powiem tak, pogoda ducha, którą po prostu udało mi się jakoś na terapii w siebie do dzisiaj ją posiadam i to jest jedno z najważniejszych, bo przy pogodzie ducha trzeźwieje się bardzo tak na równi, że jest naprawdę mega, mega super. Co się zmieniło? Mogę powiedzieć jedno. Zmieniło się i zmienia się nadal wszystko na tylko i wyłącznie na lepsze. Życie obróciło się i dalej się obraca o 360 stopni i chciałabym, żeby po prostu to zachowało się jak no, na zawsze już. Powiem jeszcze jedno, że po prostu ci, którzy jeszcze są cierpiący, którzy jeszcze nie odważyli się iść, bo odważyć się i iść na terapię, a następnie wyjść z terapii i tu po wyjściu z terapii, co najważniejsze? Najważniejsze jest przyznać się tak bardzo szczerze, przed sobą i przed ludźmi, że ja jestem alkoholiczką, ale jestem trzeźwiejącą alkoholiczką, bo wtedy tą trzeźwość da się utrzymać. Życie po prostu, życie rodzinne, to jest wiara, zaufanie i naprawdę jest to takie prawdziwe życie rodzinne, a nie tylko na pozór, na pokazanie. Zaufanie i stosunek żona, mąż, ale tu jeszcze najważniejsze, matka, córka, matka, syn, czy odwrotnie, że jak ma się, że dzieci idą do matki, to jest moja mamuśka, to jest moja mama i to, ta relacja, to jest coś nie do opisania, bo gdy piłam, nie zostawili mnie dzieci, nie powiem, ale nie było tej relacji takiej, jaka powinna być, gdzie to jest właśnie, gdy zaczęłam trzeźwieć. Na początku przyglądali się, czy wrócę później, jak wracałam później, bo to było różnie, bo to z pracy wróciło się później, czy tam człowiek gdzieś wyszedł do koleżanki, czy do sąsiadki, no ta matko miała być za pół godziny, to było takie przyglądanie się, oglądanie, obwąchanie, czy tam czegoś nie poczuć. Dzisiaj tego nie ma. Tylko jest uśmiech i jest zaufanie, a to warto przeżyć i to tylko trzeba przeżyć i można to powiedzieć. Dziękuję bardzo. Dzięki bardzo, dziękuję bardzo za tą taką krótką naszą wizytę i wypowiedź dla Was, dla Państwa i spotkanie w ramach tego takiego postscriptum alfabetowego. No i życzymy wszystkim pogody ducha oczywiście i odbudowywania tych relacji, o których mówiła Irenka, bo zakręcić butelkę, przestać pić, to jest pierwszy krok, a kolejne, które stawiamy przez
swoje trzeźwienie, czy na etapie swojego trzeźwienia, no to są właśnie kroki związane z odbudowywaniem między innymi relacji z najbliższą rodziną, bo one się same nie odbudują i same się też nie poprawią, a na pewno jest co robić. Ten apel, który dzisiaj wystosowała do Was, do Państwa koleżanka, no to właściwie przy okazji każdej z rozmów w Alfabecie Szczęśliwej Alkoholiczki towarzyszył wszystkim moim paniom, które tutaj były w Ciborzu i nagrywaliśmy w tamtym czasie rozmowę. Każda z Was, jak w swojej tej wypowiedzi, widziała swego rodzaju misję. Chodziło o to, żeby tych pośród nas, którzy oglądają tych rozmów, żeby zachęcić do tego, żeby po prostu trzeźwieć. Czyli tak, na terapię i trzeźwieć, naprawdę, naprawdę trzeźwieć. Życie w trzeźwości naprawdę jest to warte. No i przez te lata nie brakuje osób, które za sprawą alfabetów znalazły się na przykład na terapii u nas tutaj w Ciborzu, albo pewnie w innym miejscu, bo w domowym zaciszu, w ukryciu, w internecie, na YouTubie znalazły Twoją inne rozmowy. A te rozmowy właśnie możecie Państwo spotkać na kanale na YouTubie, na kanale Ciborz Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu, podobnie zresztą jak nasze teraz króciutkie to postscriptum alfabetowe, za które jedynie serdecznie dziękuję. Przy okazji alfabetowych rozmów, tych długich, zawsze tradycją było to, że z motylkami wracały dziewczyny i po tamtym cyklu zostało mi to pudełko motylkowe i zostały mi też motylki, które teraz jednego z motylków Irence na pamiątkę podaruję o tej krótkiej rozmowie. Bardzo proszę, niech frunie do Ciebie czy z Tobą razem do domu. No i dużo, dużo zdrowia życzę, oczywiście. Dziękuję bardzo. I wielu spotkań, tak jak do tej pory, bo mnóstwo razy mieliśmy okazję się zobaczyć. Dzisiaj jest jedno z takich kolejnych spotkań. No i w przyszłości mam nadzieję, że nie raz, nie dwa się będziemy oczywiście mieli okazję zobaczyć. Wszystkich znajomych pozdrawiamy? Wszystkich znajomych. I nieznajomych. I nieznajomych. Wszystkich, którzy nas oglądają i nasze posty czytają. Dziękujemy bardzo i do zobaczenia.